Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, pierwszy rozdział od 8 do 15 wersetu, gdzie mamy opisane pragnienie apostoła, aby odwiedzić wierzących w Rzymie? Pierwszym punktem, który zauważamy w wersecie 8 tego pierwszego rozdziału listu do Rzymian, jest modlitwa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Apostoł dziękuje swojemu Bogu. On już nie nazywa go Bogiem Ojcem albo naszym Bogiem, lecz mówi mój Bóg. Mój Bóg. Ten wierny sługa miał osobistą relację z Bogiem przez modlitwę. Biblia często wspomina o mężach Bożych, którzy mieli z nim osobisty kontakt z Bogiem. Pomyślmy o Dawidzie, który rozpoczyna Psalm 63. Wspaniały psalm społeczności od słów: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Tę łączność znał też apostoł Paweł. Będąc w tak bliskiej z Bogiem relacji, Paweł dziękuje za wiarę Rzymian, która była rozgłaszana na ówczesnym świecie. Rozumie przez to wiarę przeżywaną dzień po dniu, będącą w świecie świadectwem dla Boga. Jakże piękne wyróżnienie dla wierzących w Rzymie. Werset 9 mówi: Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. Apostoł Paweł pisze tutaj o czymś, czego nie widzi świat, lecz tylko Bóg. Bóg jest świadkiem, że apostoł służy mu w swoim duchu. To szczególne wyrażenie pokazuje nam, że nie wykonywał on swojej służby obojętnie, jak na przykład jakiś urzędnik państwowy. Wykonujący taki urzędnik państwowy swoją pracę tylko formalnie. Paweł pełnił swoją służbę z wewnętrznym oddaniem. Była to służba w duchu. W duchu. Wyrażenie Ewangelia Jego Syna przekazuje nam po raz kolejny treść tego przesłania. Ewangelia przedstawia Zbawiciela w całej Jego doskonałości i pięknie. Z kolei wersety od 9 do 10 mówią nam, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Modlitwa jest najważniejszym przywilejem człowieka i pierwszym darem uwielbionego Chrystusa dla ludzi. Apostoł Paweł wykorzystywał dwa z udzielonych mu darów. Modlił się za innych ludzi, przemawiał do nich i pisał listy. W Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, 4 werset, pozostali apostołowie również mówią: my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Tak więc Paweł najpierw modlił się za Rzymian, aby z woli Boga mógł szczęśliwie do nich przyjechać. Tak, społeczność wierzących jest cudowną i uszczęśliwiającą rzeczą. W wersecie 8 mówił on o swojej osobistej społeczności. O swojej osobistej społeczności z Bogiem, nazywając go swoim Bogiem. Teraz pokazuje nam drugi aspekt, praktyczną społeczność odkupionych. Praktyczną społeczność odkupionych. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale możemy iść
drogą wiary razem z innymi, którzy kochają Pana Jezusa i są Mu posłuszni. I tutaj dalej jest opisany powód wizyty Pawła. Paweł postawił sobie trzy cele w perspektywie przyszłych odwiedzin wierzących w Rzymie. Po pierwsze, udzielić duchowego daru łaski. To przecież mamy wyraźnie udokumentowane w wersecie 11. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. Apostoł Paweł chce podzielić się z nimi błogosławieństwami wynikającymi z duchowego daru łaski. Jest to ilustracja listu do Rzymian, listu do Efezjan. Listu do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset. Chrystus dał dary apostołów i proroków, dary podstawowe, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, dary, które pozostały do dziś, czyli dary fundamentalne, apostołowie i prorocy, to są ludzie, oraz dary, które pozostały do dziś, czyli nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Swoją posługę wykonują te osoby przez głoszenie Słowa Bożego ustnie lub pisemnie. Intencją apostoła Pawła było, aby umocnić we wierze wierzących w Rzymie. Jest to również ważne dla nas i dzisiaj. Efezjan 4:11, jeśli przeczytamy. 4:11. I on postanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Apostoł chce podzielić się z Rzymianami błogosławieństwami wynikającymi z duchowego daru łaski. Jest to ilustracja listu do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset. Chrystus dał dary w ludziach, takich jak apostołowie i prorocy. Są to fundamentalne dary w ludziach. Ewangeliści, pasterze i nauczyciele są to pozostałe do dziś dary w ludziach. I ci ludzie dary, ich posługę wykonują poprzez głoszenie Słowa Bożego, ustne lub pisemne. Intencją Pawła było umocnić we wierze wierzących w Rzymie. Jest to również ważne dla nas i dzisiaj. Dzisiaj mamy zarówno podstawowe dary zachowane w spisanym Słowie Bożym, jak i również dary urzeczywistniane przez ustną i pisemną służbę braci. Także celem było doznać wśród was pociechy. Werset 12. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Apostoł Paweł chce wśród nich doznać radości i pocieszenia, którego wszyscy potrzebujemy. Jest to ilustracja wersetu z Efezjan. Z Efezjan 4:16. I przeczytam 4:16. Efezjan, z którego całe ciało spojone i związane za pomocą wszelkich wzajemnie się posiłkujących stawów, podług skuteczności stosownej do każdego członka, otrzymuje wzrost dla budowania samego siebie w miłości. Jest to ilustracja wersetu z Efezjan 4:16, gdzie jest pokazane, że każdy wierzący jest częścią całości. Możemy pomagać sobie nawzajem. Każdy więc jest zachęcany i pocieszany wiarą drugiego. Apostoł Paweł wspomina tu najpierw Rzymian, a potem siebie samego. Cudowna pokora tego męża. Także trzecim celem jest przynieść owoc. I to mamy przecież wyraźnie powiedziane w wersetach 13 i 14 tego pierwszego rozdziału listu do Rzymian. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, albo abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Pragnieniem apostoła Pawła w czasie, gdyby doszło do jego wizyty w Rzymie, było to, aby dzięki jego posłudze wśród wierzących przynieść owoc dla Boga. Paweł, apostoł, chce służyć wśród ludzi,
o różnej mentalności, to znaczy Greków i niegreków, i różnym poziomie wykształcenia mądrych i nierozsądnych. Werset 15 z kolei mówi: tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Adresaci listu byli już ludźmi wierzącymi, ale nie poznali jeszcze do końca, jak wielkie rzeczy darował im Bóg w dniu ich nawrócenia. Dlatego też Paweł chce im głosić Ewangelię, wyjaśniając wielkie prawdy o zbawieniu. Ewangelia Boża ma dwa cele. Po pierwsze, jest głoszona zgubionym ludziom, aby upamiętali się, uwierzywszy w Jezusa. Biblia nazywa to służbą lub słowem pojednania, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian. Piąty rozdział, drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, 18 i 19 werset. A to wszystko z Boga, który nas samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie pojednania. Ponieważ Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał, nie poczytując im upadków ich, i położył w nas słowo pojednania. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 18 do 19 wersetu. Po drugie, Ewangelia Boża jest głoszona zbawionym, aby mogli zrozumieć, czego Bóg dokonał w ich sercach. Dla tego jest głoszona właśnie Ewangelia zbawionym, czego dowodem jest to, co czytamy właśnie w tym fragmencie. A więc oni muszą zrozumieć, czego Bóg dokonał w ich sercach w dniu nawrócenia. Często motywem nawrócenia jest strach przed sądem i piekłem. Dlatego wyznajemy Bogu swoje grzechy i wierzymy w imię i dzieło Pana Jezusa. Możemy nie być jeszcze świadomi, jak wielkie rzeczy zostały nam oprócz tego podarowane. Przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie, nowe narodzenie i tak dalej. Dlatego Ewangelia Boża jest nam głoszona na podstawie Słowa Bożego. Taka jest rzeczywista intencja Ducha Bożego w liście do Rzymian. Z kolei o tym, że Ewangelia jest mocą Bożą, dowiadujemy się z listu do Rzymian, 1 rozdziału, 16 wersetu. Ten werset 16 mówi: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Świat był i jest do dzisiaj wrogiem Boga. Dlatego, gdy głoszona jest Ewangelia, spotyka się ze sprzeciwem z jego strony. Apostoł Paweł nie wstydzi się Ewangelii i nie zważa na pogardę. Boża Ewangelia posiada wspaniałe przesłanie. Jest to dobra nowina o wielkości i wzniosłości Boga. Ona daje sposobność apostołowi, śmiałość apostołowi do jej głoszenia. Ewangelia jest mocą Bożą. To nie jest tylko jakaś doktryna, ale Słowo Boże, które może zmienić człowieka ku zbawieniu. Apostoł Paweł ma tutaj na myśli wieczne zbawienie, nieutracalne zbawienie. Jeśli ktoś przyjmuje z wiarą Ewangelię Bożą, jeśli ktoś przyjmuje wiarą Ewangelię Bożą, jest bezpieczny w ręku Boga już teraz i na wieczność. Każdy, kto wierzy, otrzymuje wieczne zbawienie. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, ktoś, kto wyznał swoje grzechy i wierzy Panu Jezusowi, może to potwierdzić. I także możemy to potwierdzić sami, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi. Ewangelia objawia Bożą sprawiedliwość. To mówi nam list do Rzymian, 1 rozdział, 17 werset.
werset 17, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwość Boża nie jest ludzką sprawiedliwością, która mogłaby zostać uznana przez Boga i którą chcielibyśmy albo moglibyśmy sobie wypracować. Coś takiego nie byłoby nawet możliwe. Usprawiedliwienie Boże odpowiada Jego Bożej istocie i jest osiągalne dzięki ofiarniczej śmierci Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus był sprawiedliwy w swoim życiu. Usprawiedliwiony w duchu, jak mówi 1 Tymoteusza 3,16. Nasz Pan Jezus Chrystus był sprawiedliwy w swoim życiu, ale nie to nas uratowało. Potrzebowaliśmy wypełnienia Bożej sprawiedliwości w śmierci Pana Jezusa na Golgocie, gdzie spotkał go sąd Boży za grzech i kara Boża za nasze grzechy. Tutaj nie jest przypadek, że raz jest liczba mnoga, a raz liczba pojedyncza. Sąd Boży za grzech i kara Boża za nasze grzechy. Chrystus dokonał tego dzieła w sposób doskonały. On położył fundament pod sprawiedliwość Bożą, która może być objawiona w Ewangelii. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa zostaje uznany za sprawiedliwego. To jest bardzo ważne. Zostaje uznany za sprawiedliwego. Sprawiedliwość Boża jest doskonała. Spełnia święte żądania Boga. Boża jest sprawiedliwość Boża. Ukazuje Boga jako Boga światłości i miłości. Sprawiedliwość Boża jest kompletna, wystarcza do zaspokojenia wszystkich potrzeb grzesznika. Z wiary Bożą sprawiedliwość otrzymuje się nie na podstawie uczynków, ani na podstawie przestrzegania prawa, ale tylko na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Wiarę sprawiedliwość Boża jest otrzymywana, gdy wierzymy w to, co mówi Bóg. Nie można jej zobaczyć ani dotknąć, a jednak ona jest absolutną rzeczywistością, która czyni nas szczęśliwymi. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Tak mówi Słowo Boże. Wierzący mogą każdego dnia żyć w relacji z wiary, z Bogiem, który ich usprawiedliwił. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Następny fragment, którym chciałbym się zająć, będzie mówił o problemie grzechu i jest omówiony w Rzymian 1 rozdział od 18 wersetu 1 rozdziału do 5 rozdziału w wersecie 11. Dosyć duży kawałek, więc na pewno nie uda mi się tego zrobić w jednym kawałku. Jeszcze zostało przeczytanie tutaj. Jest mój proponowany przekład. Może to nie jest interlinearny, zbyt dumnie to brzmi. Proton najpierw men eucharisto. Dziękuję. To tcheo Bogu mu memu dia przez Jesu Chrystu, Jezusa Chrystusa, hyper dla panton wszystkich, hymon was hoti, że hepistis, wiara, hymon, wasza, katangaletai, jest zwiastowana, en holo, na całym, to kosmo, świecie, martys, świadkiem, gar, nawet, mu, moim, estin hot heos, jest Bóg, ho latreo, któremu służę, en to pneumati, w duchu, mu, mym,
N przez to Ewangelio przez Ewangelię tu chyju autu syna jego hos adialeiptos jak nieustannie mnejan hymon wspominam albo wspomnienie was pojumai czynię sobie pantote epi każdej chwili przy ton proseuchon modlitwach mu mych deomenos prosząc eipos czy jakoś ede już potę kiedykolwiek ełodotchesomai dobrze powiedzie, tak, dobrze powiedzie, ento thelemati, w woli, tu tcheu, Boga, elthein, przyjść, proschymas, do was, epipotcho, chcę, gar nawet, idein zobaczyć, chymas was, china aby, ti metado, jakiś przekazałbym, charisma chymin, dar wam, pneumatikon eis, duchowy ku, to sterichtenai, utwierdzeniu, chymas, was, tuto, de esti, to zaś jest, symparakletchenai, zachęcające, wspólnie zachęcić, wspólnie, en chymin dia, wśród was przez, tes en alelois, przez tę wśród jedni drugich, pisteos, chymon, wiarę waszą, te kai emu i moją. U, nie, tchelo, chcę, de, zaś, chymas, agnoein, wy nie wiedzieć, adelfoi, bracia, choti, że, polakis, wielokrotnie, proethemen, postanowiłem, elthein, przyjść, proschymas, do was, kai ekolithen, achri, tu, deuro, i zastałem, powstrzymany aż do teraz. I zostałem powstrzymany aż do teraz. China karpon, aby owoc, tina jakiś, scho, powziąłbym, kai i en, chymin, wśród was, kathos, jak, kai i en, wśród, tois, loipois, pozostałych, etchnesin, ludów. No i tutaj jest
elesi, czyli grekom, te kai barbarois i barbarzyńcom, sophois mądrym, te kai anoetois i bezmyślnym. To jest bardzo ciekawe, bezmyślnym. W naszych przekładach to zupełnie jest oddawane delikatniej. Opheiletes, opheiletes, powinny, eimim, eimi, jestem, huto, tak, to kat, we, eme, mnie, prothymon, chętne, kaj i chymin, wam, tois en Rome, w Rzymie, evangelisasthai, ewangelizować, u, nie, gar, nawet, epaischynomai, wstydzę się, to Ewangelion, Ewangelii, tu Chrystu, Chrystusa, dynamis, mocą, gar, nawet, theu, Boga, estin, jest, eis, do, soterian, zbawieniu, panti, każdego, to pisteuonti, wierzącego, judajo, Żyda, te proton, najpierw, kai, eleni, i greka, dikaiosyne, usprawiedliwienie, gar, nawet, tcheu, Boga, en, w, auto, niej, apokalyptetai, objawiane, ek z pisteos, wiary, eis pistin, do wiary, kathos, jak, ge graptai, napisano, ho de, zaś, dikaios, sprawiedliwy, ek z pisteos, wiary, zosetai, żyć będzie. To jest oczywiście wersja oparta na Textus Receptus Scrivenera. Tak, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że to jest ta wersja, na której jest oparta King James Version, wydane przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. I te niewielkie różnice, które tutaj się pojawiają, tu jest oczywiście wstęp odnośnie tego, jakiego rodzaju tutaj mamy zestawienie greckiego tekstu, to jest tak zwany Textus Receptus. On się jak najbardziej różni od Nestle Alanda w niektórych drobiazgach, ale z dużą satysfakcją zauważyłem, że te przestawki, które tu w tym fragmencie były, nie miały istotnego znaczenia, bo na przykład tutaj to, co zauważyłem wczoraj, no to wczoraj było Paulos Dulos Jesu Christu, no to było na przykład w Nestle Aland jest Paulos Dulos Christu Jesu, czyli w Textus Receptus jest Jesu Christu, a Nestle Aland 28 jest Chrystu, Jesu. Tak samo tutaj, za wyjątkiem jakichś takich drobiazgów, jakieś brakujące N w Nestle Aland, mało tego, żeby było ciekawiej, to jedno i drugie tak samo się tłumaczy. Na przykład tutaj jest hyper gdzieś, a w Nestle Aland było inaczej, ale zarówno jedno, jak i drugie po polsku tłumaczy się tak samo. Na polski, czyli różnicy nie ma.
to pokazuje, że te różnice, które mamy w przekładach, jedne oparte na Nextle Aland, a drugie oparte na Textus Receptus, to tak naprawdę różnice były spowodowane nie tekstem źródłowym, z którego wychodzono, tylko z temperamentu tłumaczy, którzy po prostu, nawet widać, że jak ktoś tłumaczy z Textus Receptus 2, 3, 4 różne osoby, to każda przecież tłumaczy inaczej. Tak samo jeśli chodzi o Nestle Aland. Wszystkie przekłady, które są z Nestle Aland, one nie są ze sobą tożsame. Właśnie dlatego, że każdy tłumacz ma swój temperament i to nie ma znaczenia, czy to jest z Nestle Aland, czy to jest Textus Receptus, dla większości rozwiązań translatorskich w tekście. Oczywiście są takie miejsca, gdzie te różnice są kolosalne, ale takich miejsc znowu tak dużo nie ma. Więc tyle, jeśli chodzi dzisiaj o ten fragment z Rzymian, pierwszy rozdział. Od pierwszego rozdziału wersetu 8 do wersetu 17.